Chcemy ogłosić wyniki tegorocznego konkursu kulinarnego Nasze Kulinarne Dziedzictwo, w którym uczestniczyło 14 kół gospodarstw wiejskich i 4 przedsiębiorstwa reprezentujące branżę gastronomiczną i turystyczną. I w tych dwóch kategoriach przyznaliśmy w tym roku nagrodę. Żeby nie przedłużać Państwu, powiem tylko, że celem konkursu jest jakby kultywowanie tradycji kulinarnej swojej ojczyzny, ale głównie z taką intencją, by ta tradycja była inspiracją dla nowych pokoleń i owocowała nowymi propozycjami dla naszych podniebień, by to, co podajemy na sądecki stół dla swoich rodzin czy dla gości, które nas odwiedzają, no, korzeniami jakby było umocowane w tej dawnej tradycji. Taka jest idea konkursu, a teraz już chciałbym Państwu ogłosić to, na co z niecierpliwością pewnie czekacie, jaki jest werdykt dzisiejszego konkursu i jaka decyzja jury, którą tradycyjnie reprezentował, w której skład tworzą przedstawiciele wszystkich gmin sądeckich. Miejsce czwarte i nagrodę publiczności za potrawę tradycyjną, za tradycyjną święconkę. Tą potrawę, która nie tak dawno gościła na naszych wielu stołach w związku z świętami Wielkiej Nocy. I ta potrawa była w tym roku najlicznie reprezentowana w tych zgłoszonych potrawach i tą nagrodę łącznie z nagrodą publiczności otrzymuje koło gospodyń z Olszanki, oczywiście za potrawę święconką. I zapraszamy na scenę. Miejsce trzecie za potrawę suszczonka otrzymuje koło gospodyń w Moszczenicy. Zapraszamy. Miejsce drugie otrzymała polewka kminkowa przygotowana przez koło gospodyń z Krasnego Potockiego. Gratulujemy i zapraszamy na scenę. No i najważniejsza, pierwsza nagroda przyznana za właśnie taką twórczą kontynuację sądeckich tradycji. Pierogi z suszonych śliwek, ale trochę w nowej aranżacji, w nowej propozycji, również takiej estetycznej, bardzo atrakcyjnej. To wzięła komisja pod uwagę i tą pierwszą nagrodę otrzymała koło gospodyń z Jańcowem. Gratulujemy i zapraszamy. Szanowni Państwo, szlinka leci, a do wręczenia nagród czeków poproszę pana posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Jana Dudę.